Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy sobie Speedruna 3.0. Kolejne partie przed nami. 10 minut na zawodnika. Partie z komentarzem, z planami. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 1000. No i przeciwnik rozpoczął ruchem E4. Odpowiem mu szybciutko. A wiecie co? A może zagram obronę Karakana? Dlaczego by nie? Oczywiście obrona Karokan jest debiutem trudnym, takim dla niektórych nudnym, ale jak miałbym już wybierać, czy grać Karokana, czy obronę francuską, wybieram Karokana. Skoczek zagrał na F3. Tutaj przede wszystkim białe powinny zagrać D4 i teraz się zastanawiam, czy ten ruch nie jest dobry. Ja myślę, że po prostu jest, bo złapię sobie więcej przestrzeni. Jeżeli skoczek pójdzie na B5 i będzie chciał mi tutaj pionka zdjąć, no to ja mam ruch teraz skoczek C6. Naturalny, broniąc pionka, wszystko dobrze działa. Przypuszczam, że taki ruch może być też zagrany i możliwe, że trzeba będzie pobić, ale to i tak czarne tutaj są ok. A6, ten skoczek ucieknie może tu, może tu. Zresztą jak C3, no właśnie, bo po C3 ja też mogę zagrać na przykład E5 i przytrzymać tego pionka wysoko, więc tak spróbujemy. Poza tym po takim ruchu jeszcze E4 mi świta po głowie, ale to może już być zbyt odważne, dlatego że król jest odkryty. Jak najszybciej muszę wyprowadzić te figury i zrobić roszadę. No ale cóż, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i spróbuję w ten sposób tego pionka tu utrzymać. Jeszcze widzę coś takiego jak hetman A4, ale nie, to nie działa. Wprawdzie tu będzie atakowany pionek, ale jest goniec C5. Jeżeli jest bicie, to bije gońcem. No właśnie, jeżeli jest bicie, to bije gońcem, jeżeli skoczek, to bije hetmanem. Chodziło mi o to, że nie mogę na końcu zbić skoczkiem, ale faktycznie mogę hetmanem, więc ten punkt jest broniony. Jeszcze taki ruch widzę ze strony przeciwnika, ale to po prostu tutaj goniec zagra sobie na C7. Dobra, tak nie poszło. Teraz tak się zastanawiam, czy szacha nie mogę strzelić, czy to nie będzie złe, ale chyba za odważnie również. Ja myślę, że po prostu skoczek na F6. I już mam w zanadrzu bardzo szybko roszadę. Pytanie teraz, czy ja nie mogę jakoś zaszkodzić mojemu przeciwnikowi? Taki ruch nie działa, bo on skoczkiem nie musi uciekać, gdyż tu wieża nie jest związana. Znaczy, wieża nie jest połączona z hetmanem, to miałem na myśli. Nie, ja myślę, że roszada jest tutaj obowiązkiem. I za chwilę zastanowimy się, co dalej. Bo możliwe, że wieża E8, po prostu takie proste ruchy trzeba wykonywać. Wieża E8. Jeżeli wieża E1, to spróbujemy zagrać goniec G4 i będzie możliwość zbicia, on będzie musiał odbić pionkiem, ale on też gońcem będzie mógł zagrać aktywnie. Jeszcze się zastanawiam, czy nie walnąć mu tutaj takiego posunięcia, ale chyba nie. Zagram A6, może się przestraszy i od razu ucieknie. Jeżeli od razu ucieknie, to w sumie nic z tym chyba nie zrobię, ale zagram po prostu tutaj i będę łączył się z wieżą, a jak nie ucieknie, to i tak zagram tutaj i będę łączył się z wieżą i będzie groziło bicie skoczka. Tak sobie to rozkminiam. Gramy sobie na goniec G4. Czasami z rozpędu przeciwnicy grają w ten sposób i zapominają, że wieże nie są połączone, ale myślę, że mój przeciwnik dostrzega tę ewentualność i może taki ruch zagrać. No właśnie, czytam w myślach. To nie jest groźne. Ja myślę, że H6 z takim bardzo naturalnym planem bicia hetmanem na F6. Zagramy H6. Po prostu jak zbiję, to dalej będę tutaj bronił. I później jak na przykład hetman C2 czy wieża C1, zawsze mogę gońcem ruszyć się na A7, broniąc tego punktu. Na razie w ten sposób, może nawet wieża AD8, wcale nie trzeba B5 grać, nie ma takiej chyba potrzeby. Ale wydaje mi się, że tutaj białe nie uzyskały nic ciekawego. Ja nie mówię, że ja mam jakąś wielką przewagę, czy w ogóle przewagę, ale wydaje mi się, że tak. Jeszcze takie mi chodzą po głowie myśli, jak wieża bije E2, wieża bije E2, strzał, strzał. I tutaj jakieś szachy, coś tam, what? A to co, B5 to co, to nie działa? B5 i chyba po skoczku. No to już nie moja wina, że przeciwnik podstawił. Ja tutaj już rozkminam jakieś poważne rzeczy z jakością, bicie, króla odsłonić, to może też nie byłoby takie złe, nawet ciekawe. Jeżeli jakieś tam poświęcenie grozi przeciwnikowi i czujemy, że a, fajnie to wygląda, tak wiecie, poczuć to trzeba troszeczkę, to warto pewnie spróbować, tym bardziej, że to są takie partie treningowe. Więc próbować trzeba w takich partiach treningowych, no jak nie w takich, to w jakich, prawda? Takie pytanie sobie można zadać. No i zagramy sobie goniec B4. Tutaj hetman świetnie w ogóle działa, bardzo dobrze. No i w tym wypadku jest atakowana wieża, która broni gońca i tu się niestety wszystko sypie. Okej, to było sprytne.
To było sprytne, ale bicie na D4 jest chyba jeszcze sprytniejsze. Kwestia taktyki. Jak bicie tutaj, to bicie tutaj, a jak bicie tutaj, to bicie tutaj. Więc to się wszystko tutaj zgadza. Okej, no to bijemy to z szachem. Mamy dwie figury więcej. I te dwie figury chyba trzeba sobie spokojnie zachować. Przeciwnik poddał. Moi drodzy, lecimy. Znowu partią. Szukamy sobie przeciwnika. No, przekroczyłem w końcu 1900 po raz drugi w tym speedrunie. No dobra, spróbujemy zagrać agresywne D4. Czy D4 może być agresywne? Może być. O, jest F5. Moi drodzy, pytanie, czy gramy na pułapkę? Gramy. Spróbujemy zagrać pułapkę starą jak świat. Kiedyś ze starych czasopism pamiętam tę pułapkę, wynalazłem. No, ale już w E6 tę pułapkę tutaj niweczy. Aczkolwiek to jest taki ruch troszkę na aferę. O, teraz to już w ogóle fajnie, bo otwiera mi się wieża. Przeciwnik chyba tutaj troszkę nie ogarnął, ale hetman D3. I tutaj polega na tym problem, że atakuje słabego pionka. Jeżeli jest właśnie G6, wiecie, jak mnie kusi tutaj bicie, bo wieża zbije, ja zbiję. On zbije, przepraszam, się zasłoni, bo musi, bo inaczej wieżę biorę i gram tak, wieża tu i znowu szach. Nie ma się co zastanawiać, ale mi skliknąłbym na H6, po prostu aż się wystraszyłem. Tutaj to zbijamy, wieża musi się zasłonić, dajemy szacha i... Aha, tu jeszcze goniec mógł się zasłonić. Dobra, z powrotem, żeby nie tracić czasu i skoczek F3 z opcją skoczek E5. W ogóle gońcem mógł się chyba zasłonić, a to może na jedno by wyszło. Chociaż nie do końca, bo hetman na F6 już by mógł podziałać. Dobra. No i chyba tutaj trzeba zagrać. Tylko on zbije, ja zbiję. On zagra skoczkiem tu. Może. Jeszcze wprowadzę skoczkę na C3. Okej. I może wprowadzę w ogóle gońca. Zagram gońcem, wiecie? Zagram gońcem. Może wcześniej trzeba było to zrobić, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Zagram gońcem, on jak wybije, to będę miał po prostu tutaj wymiany i zostanę z pionkiem więcej. Moim następnym planem jest zrobienie roszady. Zobaczcie, jak to gładziutko poszło. Tutaj nie muszę zbijać od razu. Zdążę. Gram E3, żeby obronić pionka. Tutaj też trzeba uważać. Dobra, tutaj cały czas mogę to zbić. Tu się wszystko trzyma. Zagram gońcem na D3. Niech goniec tam już sobie pilnuje. Nie trzeba się śpieszyć. No teraz to już zbije. Teraz to już trzeba odbić. Pionek więcej. I długa roszada. Działamy sobie zaraz wieżą. Więc zobaczcie, czekając tutaj z tym związaniem, wymusiłem na przeciwniku jeszcze gorszy układ. No bo cofnął figurkę. Król poszedł jakoś dziwnie na D7. I teraz widzę coś takiego tutaj. On pójdzie gońcem. Ja zagram tak i on się obroni wieżą. Czyli zdąży. Ale to i tak jest bardzo dobrze. W ogóle coś takiego teraz mi się nasunęło. Bicie, bicie. Goniec nawet może tędy zagrać. Król tu. I tak, i wygrywam. Wygrywam. Bo jeszcze tędy można było spróbować, ale to jest lepsze. Oczywiście on może się zasłonić. Wtedy będę miał wybór albo gońcem, albo hetmanem i wieża leci. Więc to też się dobrze wszystko tutaj układa. A jak król tutaj, to już jest szachermacher. Więc on musiał pójść na ten układ. Dobra, pytanie teraz, czy hetmanem, czy... Nie no, hetmanem. Hetmanem. Hetmanem, bo jeszcze widzę coś takiego tu. A, skoczek się zasłoni, będzie mi atakował ten. Dobra, bijemy teraz wieżę. A, no to już mam przewagę w ogóle jakości. A, to już widzę, przeciwnik się sypnął totalnie. Okej. No i myślę, że słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Jak mamy dużą przewagę, to wymieniajmy najgroźniejsze figury przeciwnika i to się wszystko upraszcza. No jeszcze jak goniec zbije, nie zbił. Okej. Myślę, że po prostu goniec E2. Powrót, niech skoczek weźmie pionka, gramy tak, mam tak dużo pionków, że mogę sobie pozwolić nawet na wymianę tego, dlatego że każda wymiana tutaj figury oczywiście jest już na korzyść. No, przeciwnik idzie na to, wieża G1, no jest po partii, mogę nawet sobie dać szacha, no ale widzicie, tam ten układ z atakiem wyszedł dobrze.
Bardzo dobrze to wyszło. Lecimy dalej. No dobrze, niech będzie znowu agresywne D4. Jest agresywne i G6. Więc zagrajmy sobie klasycznie C4. Gość ma 1937. Następnie będę chciał zagrać po prostu skoczkiem na C3. Czyli prawdopodobnie obrona królewsko-indyjska, ale E6. Lubię ten ruch, jak grają. Nie wiem, ja uważam, że to jest ruch taki dziwny, nawet bym powiedział. Ale mi on odpowiada. Jak tak grają, proszę bardzo. Okej, myślę, że tutaj zagramy sobie agresywnie. H4. Ten ruch prawdopodobnie nie jest jakiś najlepszy, ale zobaczcie, jest H5 i zaczepiłem się gońcem. To jest prowokacja do F6, co osłabia punkt G6 i to jest super. O, jeszcze w ten sposób zagrał przeciwnik. No to ja mogę sobie tutaj stać i pachnieć. No więc zagram hetman D2. Jak on zbije, zastanawiam się pionkiem. Chyba pionkiem będzie dobre, bo to będzie taki fajny paraliż na tych polach. Skoczek pójdzie tędy. Moim też celem jest zrobienie długiej roszady, wyprowadzenie, tak, zbijam to pionkiem. Wyprowadzenie gońca na D3. Nie, ja myślę, że tutaj układ w ogóle białym jest kapitalny. Jeszcze G4 myślę, że jest bardzo dobre. W ogóle to jest bardzo dużo dobrych ruchów, tylko jakoś mi się nie chce tego G4 grać. Chodzi o to, że ja tutaj zepsuję mu ten układ. Zrobię najpierw roszadę. G4 zdążę. Dobra, G4 chyba teraz trzeba zagrać, żeby coś uzyskać jednak w tej pozycji pozytywnego. G4 gramy. No, zobaczcie, skoczek G8, trup. Co nie? Kompletnie nie gra. Tutaj pozycja jest bardzo dobra. Można. No, G4 myślę, że teraz najlepsze po prostu. A gość jakoś tak za szybko zagrał. Wybijam i po prostu on będzie miał słabego pionka. Oczywiście zbije to wieżą, rzecz jasna. Goniec D3 i z następnym prostym planem wieża H1, czyli szukam słabości. Nie skupiam się na ataku na króla. Już czuję, że mam pionka więcej, choć jeszcze to nie jest faktem, ale to się za chwilę zmieni, wieża H1. Jeżeli skoczek B4, to zawsze chowam gońca i tu jest bezpiecznie, zawsze trzeba uważać na E5, to D5 albo skoczek D5. Jak D5, to wszystko do końca chyba wybijam, tak patrzę teraz na szybko, że to się zgadza. No i tutaj on coś będzie starał mnie się kąsać. Może tak w ogóle zrobić wolnego? Ale nie, wieża H1, bo jak wybija, to ja chyba nawet. Aha, moment. Może się pośpieszyłem. Bo tutaj na D4 mi jeszcze wisi. Nagadałem się, a jednak to nie do końca jest takie wszystko fajne i oczywiste. Dobra, jest D5 na szczęście, bo jak bicie, to bicie tym, żeby otworzyć gońca. On zagra tu, ja zbiję, on zbije i ja zbiję tu i podważam pionka i tak go zdobędę. Dobra, mamy to. Oczywiście pionkiem tym, żeby otworzyć sobie gońca do akcji, bo generalnie to bym zbił tym pionkiem, jeżeli tutaj nie musiałbym nic zrobić. Pytanie, czy tak ma? Nie, nie może, bo przecież tu zbijam. Ale on zbije gońcem, co wtedy? Aha, mam taki ruch jeszcze. No teraz zbijam tutaj, bo już idę na konkrety, to sobie policzyłem. Zbijam na H5 i za chwilę mogę zdobyć pionka. On jeszcze skoczka nie wyprowadził, powinien to zrobić. No i z takiej pozycji się zrobiło chyba dobrze. Ja wiem, że troszkę szybko gram, ale mam nadzieję, że te najważniejsze rzeczy tutaj omówiłem podczas debiutu i one będą pomocne, przydatne, mam nadzieję. Co mój przeciwnik teraz zrobi? W sumie to nie wiem, bo nawet nie może dać mi jakiegoś szacha konkretnego. A ja mam proste bicie. Proste bicie, ustabilizowanie pozycji na spokojnie. Potem może skoczek na E4. Tak już widzę, że po biciu na przykład na G5 hetman pójdzie na F6. Może wieża tutaj. On może powinien coś próbować, wieża E8. No jednak jest. Zbijam to sobie wieżyką. Wieżyczką. Przepraszam. Okej, czasem po prostu się mylą mi literki w ustach. No to czasem tak jest, ale co ja się będę tłumaczył? Moi drodzy, jest pion więcej, jest dobrze. Nawet jak hetman H2, zastanawiam się nawet nad F4 z uwagi na przewagę pionka. To jest dużo, jeszcze ten goniec nie gra. Oczywiście on będzie próbował przez C6 prędzej czy później mnie tutaj rozbrajać, ale do tego jeszcze daleko i myślę, że to później nastąpi. To się dobrze trzyma. To się dobrze trzyma.
No, będziemy się zbliżać, mam nadzieję, niedługo do rankingu 2000 i te partie już naprawdę będą na takim, myślę, że wyższym poziomie. Okej, okay. Hetman D4. Tak w ogóle chyba mi podstawił. Podstawił mi kolejnego pionka, a jak z szachem go wezmę i wrócę, to chętnie go po prostu wezmę. Tutaj jakieś szachy grożą, zawsze mam odejście. Tutaj się broni, tutaj się broni. No dobra, szach. Szybki szach, szybki powrót. Dwa pionki są, da się żyć. Teraz C6 analizujemy. C6, no to trzeba będzie wrócić. Tutaj wieża broni pionka, bicie, bicie. Wieża C8. Wieża C8. Wieża C8. Trzeba będzie. Kurczę, tutaj chyba uciec, ale dostanę szacha. No zawsze mam taki. Aha. A może tak w ogóle? O! O, niech będzie tak. Niech będzie goniec C2. Chodzi o to, żeby zasłonić króla. Trochę mi się to nie podoba, ale chyba musiałem tak zagrać, żeby przytrzymać pionki. Jeżeli on da szacha, to miałem zaplanowane hetman D1. I jeżeli gdzieś tu wskoczy. No właśnie, jeżeli gdzieś tutaj wskoczy, to mogę mieć jakieś. Aha, to zawsze wieża F5 przecież. Goniec świetnie broni. Dobra. Wszystko się trzyma znowu. Okej. Okay. No dobra, to powinno chyba wszystko się ładnie trzymać, ładnie zgadzać. Mój drogi przeciwniku, to już jest czas. To jest już czas na podjęcie ważnej decyzji, czy się poddać, czy jeszcze coś tam będziesz czarował. Oczywiście trochę sobie żartuję, ale tutaj chodzi o to, że ja muszę grać w taki sposób, żeby nie dać sobie teraz zrobić krzywdy. Nie muszę na maksa atakować. Oczywiście, jak się pojawi jakaś fajna opcja czy coś, no to spróbuję. Zagram wieża na F5, już mówię z jakiego powodu, żeby zagrać hetman F4. Ale zaraz. To się broni. Nie mogę hetman F4, bo na końcu mi D5 padnie. Dobra, ale wieża F5 zawsze wygląda stabilniej. Tutaj goniec dobrze broni. Trzyma się, wszystko trzyma. Tak. Ha, bo on jeszcze ma tu szacha, ale zawsze tutaj mam opcję. On zbije, ja zbiję. Aha, pionka mi zdobywa teraz. To jednak coś pokiełbasiłem. No jednak tak, ale dobra, ważne, że i tak pion więcej będzie. Czyli będzie ciekawa realizacja, mam nadzieję. Mój drogi przeciwniku z Turcji, dobrze sobie tutaj poczynasz. Na pewno on to liczy, słuchajcie, to jest pewne. On liczy bicie na D5 i tam z szachem. Więcej niż pewne. No dobrze. Czas upływa. Teraz jeszcze raz przeanalizujmy to. Tak. A, bo zbić będę musiał. Bez dwóch zdań. Tak. No tak. Zbicie. No i na końcu na przykład goniec zbija, jest pionek więcej, będzie związanie, jakieś tam B3, może A3. Szach żaden nie będzie groził, bo wieża tutaj też broni. Potem król D2 i realizujemy pionka. A te są szczerbate, więc sobie z nimi powinienem poradzić. Znaczy na pewno nie zrobią krzywdy. No dobra, zobaczymy, co zagra przeciwnik. Na pewno tego pionka chce zbić. A jak zbije, to po prostu konkretnie już to wtedy pójdzie. No taktyka tu jest ważna oczywiście w szachach. Taktyką w zasadzie wygrywa się bardzo dużą ilość partii. Na poziomie powiedzmy do 2000 czy 1900, tak około. Ciężko to też oszacować bardzo dokładnie. No dobra, zbił, czyli to co mówiliśmy sobie. Zbijamy, żeby nie było niespodzianek. Czy w ogóle goniec teraz może zbić? W sumie może. No właśnie. Bo teraz tak. Szach, wymienię te hetmany, ale on mi zbije tu pionka. A wtedy już się wyrówna. Możliwe, że tak muszę zagrać w ogóle, bo te groźby są bardzo potężne. Może w ogóle tak? To też jest jakaś opcja.
też jest jakaś opcja takiego ruchu. To wie, że będę chciał odpędzić. No dobra, a król się chowa na B2. Podoba mi się to. Trochę może na pierwszy rzut oka wygląda ryzykownie, ale wydaje mi się, że to działa. Taki ruch, to ja zbijam. Jeżeli mi tu zagra potem widły, to zawsze mam wtrącony szach. I tam już w zasadzie matuję go z tej albo z tamtej strony. Więc bicie nie jest dobre. Może odejść, ale nie może, bo tutaj strzała ma. Więc wieża B5 szacuje. A wtedy spokojne A3. Spokojne A3, albo może w ogóle tak. On mi bije tu. No nie. Tak nie można chyba zagrać. Ale wieża B5 to chyba po prostu A3 trzeba wrzucić. No bo tu będzie atak na pionka, a on będzie też musiał jakoś zagrać. Będę miał fajnego króla na B2 schowanego. A pionki na czarnych polach spiszą się kapitalnie oczywiście tutaj. Biorąc pod uwagę, że goniec przeciwnika jest na polu białym. Więc strategicznie to na pewno będzie dobra decyzja. B4. Taki ruch ciężko też przewidzieć tak naprawdę. No, można przeoczyć może w ten sposób. Ale trzeba przyznać, że gość tak ciekawie do tego podszedł. Oczywiście też takie ruchy nie działają teraz, bo bije, więc to też jest bezpośredni atak. Ale odejście, nie no, odejście tam nie może. Już to mówiłem, że wtedy tutaj pada, więc jak zbił jednak. Bijemy. To co mówiłem, bijemy. No i nie wiem, czy on to przewidział, że gram wieża F8 za moment, po goniec E4. No chyba nie przewidział. No tak, no to hetman A4, tak jak mówiłem. Potem jest bicie na D7 z szachem. No wszystko z szachami. Wprawdzie on się może od mata broni. Czekajcie, a tak, na spacer go wyprowadzić. Tutaj. Bo teraz pytanie, czy bić tu, czy grać tam? D7, bo zawsze mogę cofnąć. Dobra, D7 najpierw. Wezmę pionka. A najpierw pionka można wziąć, bez żadnego żalu. Tutaj to tutaj i nie będę miał szacha, więc daję szacha z powrotem. On wróci. I potem tutaj będę go masakrował. A, jeszcze mam taki ruch, wieża F7 przecież. No to jest chyba lepsze posunięcie. Bo na końcu jest hetman E8. Dokładnie. Nawet mata tutaj dawałem. A tutaj też daję. Dwóch. Hetman się tylko musi zasłonić. Wyszło chyba nieźle, co nie? Ok, mamy to. Czyli tak powiedzmy wszystko tutaj było w miarę pod kontrolą, mi się wydaje. Nowa partia. 1914. Gramy sobie czarnymi. Jest E4. Niech będzie C5. Goniec C4. Często mówiłem, że to jest taki błąd na początkowym poziomie. Oczywiście grają tam silniki w ten sposób, ale jak grają tu zawodnicy... Właśnie zobaczcie, on za darmo daje mi tempa do rozwoju. Goniec C4 uważam, że nie jest najlepsze. Ale niedługo będzie tak, że... Oczywiście wyprowadzam skoczki. Niedługo będzie tak, że H4 będzie, nie będzie błędem, jak silniki to podważą. Dobrze, moment. Teraz tak. Albo skoczka, albo idę przez G6, skoczek E7. Jak chcemy grać? Idziemy przez G6. Goniec G7. Tu D4 nie ma. Jeżeli goniec E3, to wskakuje od razu skoczkiem. Moim planem jest zagranie skoczek E7. Jest taki ruch, dobrze. Skoczek E7, szybkie wyprowadzenie figur. No tak, ten ruch to jest standard. Najgorsze jest to, że on zagra mi tak. On może zagrać tu, nie robić ruszady. On tak, ja tu, on tu. Nie no, zawsze mam szacha też ciekawego. Dobra. Gramy tak. Chcę zagrać H4. Jak figura stoi na G3, to z reguły można to tak fajnie atakować. Jak pójdzie F5, to zauważyłem, że mam takiego fajnego szacha i nie ma widełek. Potem zagram tam, ale on tutaj zagra. No dobra, to najwyżej mi zbije tego gońca, ale to jest też ryzykowne. Czarnopolaka oddać. Ale z drugiej strony tak. Aha, wiem co zrobię. Wybiję tu i zagram H3, a ten goniec będzie działał bardzo dobrze. Aj, już to widzę. Już to widzę po F5. Nie zagrał. H4. H4. Dobra. F5 on chyba nie chce teraz grać. Więc zrobię przyczajkę na długą roszadę. No pewnie, Krzysztof. Nie mogłeś tak wcześniej pokombinować?
F5 to chyba nawet zbije to do końca. C3. Chcę zagrać D4. Albo przerzucić gońca. Dobra, robię długą. Po tym ruchu. Zastanowię się zaraz, bo w sumie nie wiem. Może zbić wtedy, ale tu się otworzy. Będę musiał grać jakiś król B8. W ogóle taki ruch chyba trzeba zagrać. Dobra, jest atak. No D6, D6, D6. Po tym ruchu mogę nawet olać sytuację póki co. Ale zagrać tu. On jest z tej strony, chce dziabać. Dobra, B4. Zamykamy tę pozycję. Jak tak? No tak, D4 pewnie teraz. Będzie chciał to otwierać. Ale zaraz gramy szybko H3. Po D4 muszę sytuację tutaj olać. No może też asekuracyjnie troszeczkę zagrać, bo już coś takiego widzę jak wieża C1. Schowam sobie króla na B8. O, że to chyba działa. To chyba wszystko działa. Ok, jest D4. Gramy szybko H3. Żeby wydłużyć tutaj gońca przede wszystkim i straszyć. Ok, król B8. Tak jak zaplanowałem, tak zagram. Jakieś ruchy typu bicie tu czy tu są świetne dla mnie, bo wieża się otwiera. Jeżeli taki ruch, to też to wszystko wybiłem. No nie, no gość w ogóle chyba nie ogarnia tematu. Przecież atakuje świetnie hetmana, zaraz gram tutaj. Król B8 już poszedł, wieża C1 nie działa, bo już nie ma króla na C8. Tempa się pięknie zgadzają. I diagonala jest kapitalna. Skoczek H1, trup. H3 pionek zrobił taką karierę, że po prostu powinien się zamienić tutaj w co najmniej gońca z plusem. 4 punkty ten pionek tutaj ma wartości. Ojej, 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 mój drogi przeciwniku. Oczywiście hetman C2. Tu nie mogę, bo bicie, bicie, bicie. Tu nie mogę, bo będzie szach. Taka opcja u niego istnieje, teraz widzę. Ale mogę zagrać tak, żeby zbić, odciągnąć tutaj opcję do bicia, zagrać tu, otworzyć diagonale. Tak zrobimy. Tylko, że po tym ruchu widzę, że też może zbić pionka, ale ja też mu zbiję. Ja też mu zbiję pionkę na E4, potem jakiś hetman C6. I fajne jest to, że pionek jest na B2. To jest taki atut w tym momencie, według mnie. Oczywiście tutaj trzeba szybko i porządnie zagrać. Aha, skoczek F2 może zagrać jeszcze. Ale chwila, ja też mam C4. Krzysztof, czemu z tego nie korzystasz? Z drugiej strony, może warto zbić gońca mimo wszystko za moment, o ile nie pójdzie taki ruch. Dlatego, że potem hetman C6. I będę trzymał tego pionka. Oczywiście skoczek F2 będzie go ratował. I pomyślimy, co dalej. Bo nawet jakaś tam wieża D3, jak skoczek bije. Dobra, zbijamy, gram z tym planem. Aha, on wprowadzi wieżę na D1. No ale tutaj nic na to bym mnie i tak nie poradził. I hetman C6, żeby pilnować pionka, żeby strzelać tam, praktycznie dawać mata. Oczywiście on teraz jakaś wieża z F na D1 zagra. Bez dwóch zdań. Mam pionka mniej. Pytanie, czy jestem z tego zadowolony? Jeszcze tutaj w sumie chyba trzeba będzie zbić i wejść skoczkiem na F4, na F5, przepraszam. No trzeba będzie tak zrobić. I ten goniec jak pójdzie, idzie E3. Hetman C4, on chce zagrać tak. Bijemy, bo muszę coś konkretnego tutaj grać. Na ten ruch zagram po prostu tak. Jeżeli on zbije hetmanem, to ja zbiję tu. O, dziwnie zagrał. Ja myślę, że tu i tak jest wygrana pozycja czarnych. Bo teraz nie wiadomo, co zrobić z gońcem. Jedna wymiana wież, spoko. Goniec odejdzie, jest E3, koniec partii. Trochę jakby się spóźnił. Mógł tutaj zbić, nie widział. Ale to i tak tutaj bym raczej to odbił skoczkiem. Znaczy nie odbiłbym, zagrałbym chyba skoczkiem i tak. Jak zbiłby hetmana, to goniec musiałby uciec. A teraz tak zrobił. Zaraz, to ja tego ruchu nie widziałem w tym momencie. No, zbijam gońca, on zbija hetmanem. No i dalej muszę coś otwierać. Aha, zbijam gońca, on zbija hetmanem i wieża D3.
I jak on skoczkiem zbije, to zbijam tu i daję mata. Wieża D3. Taktyka. A jeżeli nie dam mata, ale chyba daję, to zawsze skoczka będę też atakował przy okazji. Wieża D3 można było przeoczyć. Chodzi o to, że nawet jak on odejdzie, gram E3. Za wszelką cenę chciałem otworzyć tę diagonalę. A8, H1 i dać mata na G2 lub na H1, w zależności czy skoczek będzie stał na F2. Wieża D3. No to jest według mnie dobry ruch taktyczny. Green screen, coś tutaj. Wybaczcie. Działa to chyba wszystko dobrze. Czasami są takie fajne opcje, jak się bije na G3, bicie i tutaj dajemy mata, jak jest otwarta diagonala. Oczywiście skoczek teraz broni, ale czasami są takie motywy właśnie, jakby tej figury nie było. Ale to też warto, dlatego też rozwiązywać sporo zadań i różnych motywów, bo one zostają podświadomie w głowie i potem szybciej do głowy nam przychodzą pewne kombinacje. Jedno jest pewne, jak się nie robi nic z szachami, to nie możemy oczekiwać efektów. A jak cokolwiek robimy, to jest kwestia tylko intensywności. Myślę, że też oczywiście praktyki. A jeżeli nadal komuś coś nie wychodzi, to ja myślę, że nie ma się co poddawać, bo niektórzy po prostu łapią szachy szybciej, mają jakąś tam smykałkę do tego. A niektórzy potrzebują trochę czasu i po prostu warsztat trzeba odbębnić. I to też uważam, że każdy jest w stanie. A się już zaczynam rozgadywać, jakby ktoś mnie pytał. Uważam, że każdy. Absolutnie każdy jest w stanie grać bardzo dobrze w szachy. Strzelam tutaj, zrobić co najmniej drugą kategorię. Myślę, że pierwszą również przy troszkę większej ilości pracy. Każdy. Uważam, że każdy. No i przeciwnik został zszokowany. Skoczek D3, bicie. Tego nie przewidziałem, ale to tak naprawdę i tak wiąże się z przewagą, z przewagą materialną. Ale gość chyba zagrał najlepiej w pozycji, jak mógł, żeby nie dostać mata. On ma jeszcze troszkę więcej pionków, a tylko dwa, bo aż. No teraz koncepcja gry się zmienia. Chcemy wejść wieżą, przestawić gońca aktywnie. No tutaj wymienić trzeba. No i, a wieża D8, ale by było. No dobra, król C7, nie wpuszczamy tu nigdzie wieży. Jeżeli tutaj, to mam taki ruch zawsze. No i teraz albo wieża B8, nawet wieża B8 chyba jest dobre, bo jak pionek się poruszy, to tutaj goniec trzaśnie, tylko trzeba czasem uważać na związania. Ale skoczek chyba nie ma dobrych ruchów. Tutaj to dostanie plaska. Dobra, wieża B8. A jak tutaj? A, tu już też nie mogę, ale już pionek wisi. Nawet nie wymieniać, tylko widzimy, że jak nie wpuszczam nigdzie tutaj wieży, to próbuję z drugiej strony. Okej. I teraz co? E5. No może tak po prostu. Tak i tak. No, król E3 jeszcze może, to tak. G4 może zagrać. Dobra, tutaj to gram tak, żeby trzymać jednak z tej strony wszystko. Aha, król F3. Król F3 i G4 będzie chciał grać. Zapewne tu jest dużo dobrych posunięć, które prowadzą do wygranej. No damy szacha, on zagra koń D4 i go trochę tutaj, można powiedzieć, dobra, zbijamy to od razu. Redukujemy opcję. Dlaczego by nie? Bicie wieżą jest niemożliwe, królem też nie, bo tak, więc bicie pionkiem. Czyli sobie rozszczepia pionki i będzie stał jeszcze gorzej. Z królem zbił, no to tak. No dobra, no to to musi być wygrane. Nie ma opcji. Jeszcze dobry ruch jest w razie czego. Dobra. No tak, jak król tutaj, to tam na C2 pójdziemy. No nie chcę grać A5, bo mi wymieni tutaj figury, będą się gońcem trzymać te pionki, więc jak mogę, to nie wymieniam w końcówce, tylko staram się łapać tutaj przestrzeń. No idę tutaj za moment.
Goniec myślę, że zawsze jest w stanie te pionki złapać w razie czego. No taki ruch ewentualnie jeszcze. Król E3 to wiadomo, goniec C2, ale co mają grać białe w ogóle w tej sytuacji? Pionek tu, to idę królem. Pionek tu, to idę królem. Pionek tu ewentualnie. No też mogę iść królem w sumie, ale też tędy mogę iść. Tutaj. Kwestia policzenia. Tak, no pewnie tu zagra. Bicie, bicie. No tak. Wygrana. Tak jest. To wybijamy. No to jeden pionek został, to już easy. Go tutaj łapiemy. No król F3 zapewne pójdzie. Dobra, nie poszło. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, czy speedruny się podobają. Łapka w górę zawsze mile widziana, jak ktoś dotrwał do końca, lub komentarz. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Cześć.